Mój najnowszy pick-up doznał solidnych uszkodzeń, dlatego że przez ostatnią godzinę, przez całą okrągłą godzinę śmigałem i dostarczałem przesyłki różnorakie. I te tańsze, i te droższe, ale moja fura nie czuje się dobrze. Natomiast dobrze się z nią zapoznałem i całkiem nieźle zapoznałem się z ekonomią tutaj w Beam Engine w trybie kariery. No naprawdę dużo najeździłem tym samochodem, żeby mieć tego dowód dodatkowy, to zobaczcie ile mam paliwa. Mam mniej jak pół zbiornika, a nie wiem czy kiedykolwiek uzupełnialiście w Beam Engine paliwo, dlatego że ono się tutaj prawie wcale nie kończy, dlatego że te dystanse, które my tutaj pokonujemy, są no niewielkie. Zauważyłem, że ta ciężarówka ma jedną ciekawą funkcję. Jak ją kupowałem, to bardzo mi się podobało to, że ma napęd na wszystkie koła, który nazywa się 4WD, czyli 4-Wheel Drive. Ostatnio miałem taką dyskusję z widzem w komentarzach, który mówił mi, że AWD to jest stały napęd na wszystkie koła, a 4x4 to jest dołączany napęd na wszystkie koła. Bo jest tak, AWD 4x4 i full 4-wheel drive, nie? Bo o tym teraz mówimy. Czyli tutaj mamy 4-wheel drive, a nie AWD i ten napęd na wszystkie koła musimy sobie dołączać ręcznie. A AWD to jest napęd dołączany automatycznie. Zresztą nie musiałem się z tym widzem specjalnie jakoś tam kłócić, bo na co dzień jeżdżę systemem AWD i bardzo dobrze się to spisuje w zimie chociażby. Po prostu działa to na tej zasadzie, że jak przednie koła w samochodzie mają uślizg, no to dołączają się tylne. A tak normalnie samochód ma napęd na przód tylko i nie możesz sobie jakoś tego sam... Znaczy tam jest przycisk do niby blokowania tego napędu, że możesz sobie włączyć ten napęd na tył, ale ja nie wiem czy to działa, powiem szczerze, chyba nie bardzo. Mamy w tym samochodzie napęd 4-wheel drive i jak sobie spojrzycie tu koło licznika, to mamy L4 teraz załączone. I możemy włączyć H2, to jest ten napęd, na którym ostatnio jeździłem cały czas. H2 to są wysokie biegi z napędem na tył tylko. I pewnie widzieliście niejednokrotnie, jak samochód mi właśnie buksował tylnymi kołami, no nie? Jak włączymy sobie H4, to mamy wysokie biegi, ale napęd już na 4 koła, więc jak zobaczcie, teraz pojadę sobie do tyłu. To już te koła z tyłu nie buksują, dlatego że dołączają się też te przednie i jak załączymy sobie L4, to mamy niskie biegi, napęd na 4 koła, jak mamy L, tu chyba jeszcze można L2, nie można włączyć L2, okej. Niskich biegów nie możemy włączyć z napędem na tył, bo one są przeznaczone do tego, żeby jeździć w offroadach. Nie, tam że jak wjedziemy w jakieś błoto, to żeby mieć większy moment obrotowy, może nie tyle w błoto, to po prostu w jakiś taki trudny teren, jakieś podjazdy, no to mamy te niższe biegi. I tutaj na moich zegarach pokazane jest, który mam aktualnie bieg. Tutaj w grze się to nie pokazuje, pewnie można jakiś tam interfejs sobie włączyć, ale no nie ma tego tak normalnie. I ja tutaj widzę, że przeważnie jeździłem tak na jedynce, na dwójce, jak miałem włączone to H2, czyli wysokie biegi z napędem na tylną oś. I tak jedynka, dwójka i tak miałem 93 km na godzinę, coś takiego. A teraz jak mam te L4, no to nie dość, że mam napęd na wszystkie koła, czyli mam świetną trakcję, plus wykorzystuję wszystkie 4 biegi praktycznie w każdym transporcie i mam lepsze przyspieszenie, no bo skrzynia ustawia obroty silnika w tych, gdzie mamy najwięcej mocy i momentu obrotowego. Naprawdę sporo tych dostaw porobiłem, mam tutaj ostatnie, chociaż widzicie, że tutaj jeszcze mam ich sporo, ale te wszystkie dostawy, no ja ich już nie dostarczę z tego powodu, że te rzeczy, które mam tam dostarczyć, były na przyczepce, a ta przyczepka postanowiła pojechać w swoją stronę razem z moim tylnym zderzakiem. Niestety oderwała się w którymś momencie, mimo że bardzo ostrożnie jeździłem, no wiadomo, że tam żwawiej, szybciej i tak dalej, to
i tak samochód mocno się uszkodził przez tyle kilometrów, ile zrobiłem. Więc na razie nie będę go tankował, na razie chcę go po prostu naprawić, doprowadzić do porządku, bo chyba mi się też amortyzatory zniszczyły, tak coś czuję. Przez ostatnią godzinę robiłem te dostawy na zasadzie, nie patrzyłem nawet jakie ceny, co za ile dostanę, tylko po prostu brałem się za dostawy i dostarczałem. Więc mam nadzieję, nie wiem ile kasy mi się uzbierało, zaraz to sobie sprawdzimy, ale przede wszystkim robiłem to dlatego, bo chciałem wbić jak najwięcej experience, żeby dojść do tych dostaw, które będą oferowały mi no, nieco więcej kasy. Wyłączamy silnik i zróbmy oględziny samochodu. Jak widzicie, niektóre tutaj elementy uległy zniszczeniu. Chyba coś z prawym przednim amortyzatorem jest nie tak. Coś to w ogóle tak siadło, jakby nie. Muszę przyznać, że był naprawdę wytrzymały przez te wszystkie transporty, przez co przeszedł teraz. I jeśli chodzi o uszkodzenie przodu, to tutaj było to nie tyle przyjemne, co konieczne, dlatego że w niektórych miejscach, gdzie musiałem dostarczyć towar, stały zaparkowane samochody i musiałem je po prostu przepchać. I niektóre samochody były mniejsze, a niektóre właśnie cięższe i te cięższe spowodowały takie, a nie inne uszkodzenia, więc myślę, że i tak sporo zarobiłem. W czasie, kiedy dostarczałem te transporty, to ubezpieczalnia zmniejszyła mi koszt ubezpieczenia przez to, że nie naprawiałem samochodu praktycznie wcale. Delivery model. Okej, dobrze, więc muszę naprawić samochód. Tutaj mam jeszcze trochę części jakichś tam na nim, ale nie mogę ich dostarczyć. I wcale nie muszę jakoś dużo płacić za to. Ale kasy też dużo nie zarobiłem. Myślałem, że będę miał no więcej, bo naprawdę dużo dostarczałem. Ale widocznie trzeba się skupić na tych dostawach lepiej płatnych. Bo dużo manewrowałem, dużo gdzieś tam się bawiłem. Gdzie jest? O właśnie, tutaj musimy to... Tak, musimy naszą przyczepkę też ogarnąć. Chyba strasznie dużo za to wszystko zapłaciłem. I wiesz co? Nie opłacało mi się tak dużo dostarczać, jeśli chodzi o kasę. Bo faktycznie gdzieś tam coś robiłem za $1. Wszystkie elementy karoserii mi wymienili. Zobaczcie, zostały tylko błotniki i tylna klapa. Nawet zderzak z tyłu z tym hakiem, wszystko wymienione. Lusterek, jak widzieliście, nie było. Właśnie nie widzieliście. Najpierw przemalujemy sobie pick-upa i oczywiście w porcie są najbardziej opłacalne dostawy. Tam chyba najbardziej warto sobie dojechać, bo tak, możemy dostarczać żarcie dosłownie za parę groszy, co myślę, że jest sens robić, jeśli masz sportowe auto, bo naprawdę jest niewiele czasu, aby dostarczyć. Czekaj, kurde. Się bieg włączył, a ja zostawiłem go na luzie. Ale dziwne. Tu możemy przemalować auto. I jaki kolor? Zielony? Jakiś przyjemny taki? Nie, zielony nie. I tu też możemy grupowo sobie pomalować. Tu będzie miało więcej sensu, bo błotniki są w innym kolorze. A zróbmy jakiś... O, czerwona fajnie wygląda. I czarny dół. Kurczę, coś mi to przypomina. Jakieś części ja bym tutaj dokupił. Zwłaszcza jakiś mocniejszy przedni zderzak. Ja nie widzę, żeby to było jakieś dłuższe. Tylko nam się głupio tutaj poszerza. Czy to fajne jest, tylko że myślę, że będzie problematyczne, bo tutaj często trzeba gdzieś w wąskich miejscach się przeciskać i będę tymi błotnikami na pewno zahaczał. Fajnie to wygląda, ale niepraktyczne. Okej, okay, a co tutaj mamy? Bo mamy dashboard, taki zwykły, a tutaj mamy late dashboard. O, czekaj, nam się aż zamknęło. Uuu, takie drewniane coś. Brzydkie to, nie? Takie drewniane wstawki. Mi się to nie podoba. Aha, czyli to jest krótsze. Uuu, coś mi się tam z wydechem stało. Short frame. O, crew frame, czyli mamy powiększony ten. Takie coś. Jedźmy sobie po kolei po prostu. Okej. To chyba mieliśmy, tak? Ale wielka. To nie jest jeszcze wszystko. To mieliśmy wcześniej, okej. Okay. Heavy duty long bed. Nie wiem, czy mogę mieć dłuższą tą... O, czekaj, coś tu się ten wydech odczepił jakby. Nie no, tego to nie chcę. I to mi się naprawdę podobało. Od tych wszystkich modyfikacji ciężarówka odskoczyła mi kawałek dalej. O, ulepszony zderzak, to musimy coś takiego mieć. Dlatego, że ja musiałem tam często popychać. Tak, to musi być. To musi być o chromowany. Chciałbym czarny jakiś taki. Naprawdę często musiałem się tam z samochodami popychać i był to problem.
dawaj taki czarny. Czekajcie, podjadę sobie tym samochodem trochę do tyłu, ale sztos będzie teraz. Tak mi się wydaje, patrzyłem te wszystkie części do tego samochodu i wiesz co, nie było aż tak dużo odblokowanych. Wydaje mi się, że jak dużo pojeździłem tym samochodem i zdobyłem sobie expa, mam jakieś 9 gwiazdek, ale mam 3190 expa. Nie miałem tego wszystkiego, naprawdę. Ty, to mi się do tego zderzaka doinstalowało, tak? A nie, to jest grill po prostu. Okej. Okay. Tutaj sobie doinstalowałem jeszcze coś takiego na dole. Możemy mieć w kolorze. Możemy mieć taką dokładkę. Myślę, że niszczymy, rujnujemy kąt natarcia, nie? Finalnie. Może dajmy po prostu coś takiego. Skromnie sobie stunigujemy. Więc mamy taki, bez haka. W standardzie był z hakiem, więc oczywiście będę chciał go mieć. O, więc tu mamy z hakiem. Tu mamy w ogóle usunięty. Tu mamy taki wyścigowy. Ekstra. O, jeszcze to chciałem. Roof rack. Tu mamy relingi dachowe. A, takie, ale mi chodziło o światła. A, tylko takie. Trochę lipa. Myślałem, że będziemy mogli mieć takie, wiesz, mocniejsze. Co prawda jeszcze tutaj w karierze nocy nie ma, ale no chciałbym, żeby były takie dodatkowe światła. Na tym samochodzie byłby taki groźniejszy, wydaje mi się. Niektórzy robią sobie te takie pseudo samochody terenowe. No SUVy takie miejskie typowo i dodają do tego taki zderzak terenowy i snorkel. Jaka wiocha. Running boards, tu mamy takie stopnie dodatkowe. Zmniejsza nam się prześwit, ale jest kozackie. Ledwo mnie stać na supercharger, bo kosztuje 4300. Myślałem, żeby zmienić cały silnik, ale jestem ciekawy, jak będzie brzmiał samochód z superchargerem. O, zajebiście, patrz, kręci się tutaj i widać ten... No niewielkie to jest, prawda? Ale powinno dodać trochę mocy na pewno. Tutaj mamy, zobaczcie, dolot, cyk. I tu mamy sprzężone z silnikiem, taki wow. No jestem bardzo ciekawy, jak to będzie brzmieć. Wiesz co, ledwo mnie stać, ale bierzemy. Bo ciężarówka naprawdę zasłużyła, jest genialna. I wiesz, nie zrobiłem takiej wiochy, że tutaj zmieniałem jakieś felgi na 21 cali czy coś takiego. To dalej jest wół roboczy. Dodałem mu tutaj nawet taką antenkę. O, i to jest jedyny bajer, który tutaj zrobiłem taki dodatkowo. Doczepiło się. No i jedziemy od razu do doków, chyba że tu będzie jakaś fajna dostawa. Wszystko odnowione, odbudowane. Wydałem cały hajs na to. Nie wiem, czy było warto. Mamy nawet nawigację. Ja. Na tej nawigacji będzie nam się pokazywać, gdzie mamy skręcić. Więc, o, mamy coś za $450. Zrobił się korek na drodze, ktoś tu bez zderzaka. No wiesz co, nie działa chyba ta nawigacja. Bo tak, że nic się na niej nie pokazuje, mamy po prostu tylko mapkę, nie? Ale nic poza tym. Okej, no to posłuchajmy, jak brzmi nasz nowo założony supercharger. Włączmy sobie biegi wysokie, napęd na 4 koła i... Coś tak jakby, jak dochodzi do 5000 obrotów, to słychać jakieś takie delikatne sz, ale nic poza tym, wydaje mi się, nie słychać. O, insurance płaca już $351, niedobrze. No to wiecie co, na ten moment chyba mam już zerowane konto bankowe, bo gdzieś tyle mi zostało kasy na koncie, jakieś $300, nie? Tak, tutaj jedziemy z dużą prędkością i trochę opony też zagłuszają. Zobaczymy, jak będziemy cisnąć tam pod górę ostro, to czy wtedy będzie słychać lepiej tą sprężarkę. No, już paliwo mi się powoli kończy. Jestem ciekawy, co się stanie, jak się całkowicie skończy, co będziemy musieli zrobić. Okej, posłuchajmy teraz. O,
praktycznie niesłyszalna, ale mocy jest zauważalnie więcej. Ona podaje tam ile? Maksymalnie 0,6 bara, prawda? Więc to nie jest jakoś bardzo dużo, ale nie chciałem tutaj ładować dużo mocniejszej, dlatego że raz, nie stać mnie, a dwa, rozwaliłoby to jakieś komponenty, jak nie silnik, to rozwaliłoby pewnie skrzynię, jak nie skrzynię, to ukręciłoby wał napędowy. Wszystko to trzeba byłoby powymieniać, jeśli chcielibyśmy naprawdę zyskać dużo więcej mocy. No bo z większą mocą idzie też wielka odpowiedzialność, prawda, Iron Man? I z przyczepką oczywiście możemy wszystkiego wziąć dwa razy więcej i zobaczę, jakie teraz dostawy, powiesz, tych wszystkich dostawach, co mi się teraz odblokowało. $450 dostarczone, znaczy zarobione, ale dalej nie mam takich, wiesz, super mocnych dostaw, ten przedni zderzak. Mam nadzieję, bo to jest już taki najdroższy przedni zderzak i myślę, że jeśli będziemy się, wiesz, zderzać z kimś tam, jeśli będzie stał na parkingu, gdzie mamy coś dostarczyć, no to faktycznie ten zderzak uchroni moje autko przed uszkodzeniami jakimiś takimi większymi, że nie będzie wyglądał tak samochód jak na początku odcinka. Dużo takich sytuacji było, kiedy no musiałem kogoś tam zepchnąć, bo nie dało się zrobić dostawy. Oj, zdecydowanie lepiej się teraz zbiera. Co prawda prędkość maksymalna się nie zwiększyła jakoś drastycznie, mimo że jedziemy na pusto. Może tam parę kilometrów na godzinę, tak pod koniec tego mostu teraz czuję z przyczepką. To przyspieszenie, zwłaszcza tam pod tą górkę, co jechaliśmy, było dużo lepsze, dużo mocniejsza jest teraz ta ciężarówka. A ten co tutaj? Chyba gdzieś wygiąłem przednie lewe drzwi. Widzicie tutaj takie w przysłupku A jest wgięcie? No coś tu nie zagrało, okej. Mamy coś za 150, no to bieda, tak? Nie wiem, czy mi się to pomieści, tutaj są naprawdę ciężkie dostawy nieraz. 118, okej, możemy sobie wziąć. I to jest gdzieś w pobliżu? Też możemy sobie wziąć, okej. Tylko, że mamy teraz dostawę na czas, jedną. I załadowaliśmy się teraz dość mocno i dalej czuję, że ta ciężarówka ma moc. Jest to silnik benzynowy V8, nie jest to jeszcze diesel, który no chyba lepiej by się nadawał do takich cięższych spraw, prawda? Nie jestem pewny, ale chyba ten model ma możliwość zainstalowania sobie takiego siodła na pakę i do tego możemy sobie doczepić taką wielką naczepę. Czy jest sens tego pick-upa tak modyfikować, czy lepiej właśnie zbierać na już prawdziwy ciągnik siodłowy i wtedy zrobić, no kupić sobie, wiesz, przyczepę, naczepę wielką, albo w ogóle kupić taką ciężarówkę tandemową, wiesz, tandema sobie kupić. Myślę, że właśnie następną ciężarówką będzie tandem. No, dzisiaj dużo takiego modyfikowania ciężarówki, zabawy z tym pick-upem, prawda? Ale czasami trzeba, no tutaj brakowało mi tego zderzaka najbardziej i urozmaicenia tych moich dostaw, wzmocnienia ciężarówki pod kątem mocy, niewielkiej, bo niewielkiej, ale w następnym odcinku zajmiemy się na pewno wyzwaniami, także ja was zapraszam, a tymczasem trzymajcie się, na razie, cześć!